Łukasz Kocura. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na rozmowę dnia Echo 24. Moim i Państwa gościem dziś w naszym studiu jest pan Adam Garnecki, koordynator zadań harcerzych w Orszaku Trzech Króli we Wrocławiu. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Archidiecezja wrocławska trzyma się, proszę Państwa, tradycji. Po raz kolejny, ósmy raz rzędu organizuje przepiękny marsz Orszak Trzech Króli. Oczywiście 6 dzień stycznia. Jeżeli używamy słowa Trzech Króli i te uroczystości związane z tym świętem, to myślę, że na początku naszej rozmowy warto oczywiście pamiętać, że cały czas rozmawiamy o uroczystości objawienia Pańskiego. Panie Adamie, piękna tradycja nam się zrobiła w archidiecezji wrocławskiej. Jak popatrzymy również na ubiegłoroczne edycje, no to w tysiącach chyba można liczyć samych uczestników. Serce rośnie, chciałoby się powiedzieć. Tak, jak najbardziej. Myślę, że i nasi harcerze, którzy uczestniczą w akcji, i wszyscy obecni zawsze są podbudowani. Im więcej jest osób, tym większa jest satysfakcja też z faktu tego, że wyszło się z domu, że się chciało i że się było po prostu. Ale z ramienia organizatorów, a także wszystkich kół, które są bardzo blisko samego orszaku od tej strony logistycznej, to od kiedy Państwo zaczynacie już się przygotowywać i myśleć o 6 dniu stycznia? Oczywiście wstępne przygotowania ruszają zaraz po zakończeniu orszaku. Natomiast takie już zintensyfikowane, jakieś bliższe spotkania i może jakieś nowe pomysły, to jest na jesieni, między październikiem a listopadem. No i w grudniu praca już jest bardzo konkretna i wtedy już wszystko jest dopinane na ostatni guzik. Rozumiemy, że nieprzypadkowo tak wcześnie zaczynacie, bo jak prześledzimy każdą edycję z roku na rok, to widzimy aniołów, pastuszków, trzej królowie, rycerze, dwórki, moglibyśmy tak wymieniać, piękne stroje i dużo też szkół zaangażowanych, a więc w domyśle też dzieci z Wrocławia tak w tą inicjatywę. I jak to wygląda też z tej strony? To znaczy, myślę, że to jest łączenie przyjemnego z pożytecznym także dla dzieci, bo dzieci uwielbiają się przebierać. Dzieci gdzieś na podstawie jakichś swoich ulubionych bajek czy opowieści mają też swoich bohaterów i wcielając się w rycerzy, czy właśnie w pastuszków, czy w anioły, świetnie się bawią, a do tego uczą się tej historii, można powiedzieć, no, historii zbawienia w praktyce, to znaczy uczestniczą w takiej jednej wielkiej inscenizacji. A zadanie niełatwe, bo żartobliwie można powiedzieć na marginesie, że jak ktoś się wczyta w Ewangelię Świętego Mateusza, to choćby nawet o samych magach, trzech królach, jak to dzisiaj nazywamy, tamto wydarzenie sprzed tysiąca lat, nie jest wcale w tak jasny sposób opisane, więc tutaj też pewnie liczymy na samą wyobraźnię tych tak wszystkich, którzy w orszaku udział biorą. Co roku również muzyczna niespodzianka, w tym roku bezpłatnie, jak zawsze, można oczywiście również na końcu uczestniczyć we wspaniałym koncercie, wcześniej oczywiście kolędowanie. Do Wrocławia przyjedzie Arka Noego, pewnie dzieciaki się ucieszą, ale ja powiedziałem, panie Adamie, o końcu tej drogi, jak popatrzymy na orszak. Początek rozumiemy tradycyjnie Ostrów Tumski. Jak to się zaczyna tak i gdzie później orszak będzie szedł? Całość rozpoczyna się o 12:30, oczywiście 6 stycznia. Już teraz zapraszamy. Oczywiście. Na pewno jeszcze będę zapraszał w trakcie naszej rozmowy. Natomiast wszystko zaczyna się, myślę, najlepiej jak powinno, czyli od modlitwy, którą prowadzi arcybiskup, i potem orszak rusza w ustalonym porządku. To jest oczywiście skrupulatnie przez nas przygotowywane, kto idzie przed kim, jakie ma zadanie, kto czego pilnuje. Tego może nie widać, kiedy orszak rusza, natomiast te plany, te rysunki wielokrotnie zmieniane gdzieś tam wcześniej są w obiegu. Trzej królowie oczywiście na koniach. Mają też swoją asystę, swoją obstawę. Są armie, które tworzą dzieciaki ze szkół poprzebierane, i te armie symbolizują poszczególne kontynenty. Ale co jest, myślę, najważniejsze, to to, że wymieniając kolejne grupy uczestniczące w orszaku, dochodzimy do konkluzji, że idzie w nim każdy, kto ma na to ochotę, kto przyszedł, kto po prostu chce to zrobić. Dla każdego jest tam miejsce i nie ma takiej opcji, żeby orszak w którymś momencie był ograniczony czy zamknięty dla kogokolwiek.
No tak, to najlepsza recepta na wspólnotę szeroko rozumianą. Więc faktycznie mamy też udział, to tak z przymrużeniem oka powiemy, Straży Miejskiej, jeżeli chodzi o orszak oczywiście, na któremu przewodzić będą trzej królowie, wokół niego oczywiście rycerze, ale mamy jeszcze wyjątkowo w roku 2018 bardzo piękną uroczystość, bo to przecież przez kilka lat nawet ministerstwo zorganizowało te uroczystości. Tak nam się złożyło, że stulecie odzyskania niepodległości. Ten bardzo ważny akcent pod kątem świadomości historycznej nas, Wrocławian, Dolnoślązaków, Państwo także chcecie przemycić podczas tego orszaku. Panie Adamie, jak to pokrótce będzie wyglądało? To znaczy, wszystkiego zdradzić nie mogę. Natomiast zawsze w tradycji naszego orszaku było miejsce na scenki, które gdzieś na takich specjalnych platformach po drodze. No tak, bo to były, przystanki przecież tak, mamy tak, tak. Prezentowane. I te scenki oczywiście są to krótkie formy, w jakimś sensie, w jakimś stopniu powtarzalne, żeby cała społeczność jakby uczestnicząca w orszaku miała szansę zobaczyć, co się tam dzieje. Są taką jakby lekcją czy historii właśnie zbawienia, jak to się odbywało, co mówi o tym Ewangelia, dokładnie o tym wydarzeniu, bo wiadomo, że różne są wersje i nie wszyscy dokładnie znają te fragmenty, które opowiadają o przejściu trzech króli. Natomiast w tym roku będziemy mieli też wśród tych inscenizacji elementy związane z historią Polski, które właśnie też mają taką funkcję edukacyjną, bo liczymy głównie na to, że to małe dzieci, które wezmą udział w orszaku, poprzez właśnie trochę taką, myślę, interaktywną formę poznawania tej historii, więcej zapamiętają i nauczą się tego, co ważne. Ale mamy również przedstawicieli związków harcerskich. Panie Adamie, pan na co dzień oczywiście jest bardzo blisko tego krzewienia historii i tej świadomości historycznej, o którą chciałem podpytać. Tak jest. Uważacie ze strony właśnie samych harcerzy, dużo jeszcze trzeba zrobić wśród tej młodzieży wrocławskiej, aby przypominać o tej naszej historii, trudnej historii Polski. No i no właśnie, jak to też wygląda tak na co dzień, bo my oczywiście rozmawiamy tylko o jednym konkretnym dniu, kiedy jakieś postaci historyczne czy ze świata kultury będą wyeksponowane jako miły akcent podczas tego orszaku, no ale na was ta praca na co dzień też przecież spoczywa. Tak, to myślę, że formuła harcerstwa jest niewyczerpana właśnie przez to, że zmieniają się czasy, zmieniają się jakieś trendy, na przykład w szkołach, a przecież właśnie szkoły to są środowiska, w których obraca się większość naszych harcerzy i oczywiście harcerek. I jakby mierzenie się z tym, w jaki sposób przekazywać im te historie, żeby po pierwsze wiedzieli, co jest ważne i jakby o czym trzeba zawsze pamiętać, ale też umieli się jakoś w tej historii czy w różnych później opiniach i wersjach znaleźć i mieć swój punkt odwołania. Dla nas to jest wyzwanie cały czas odnawialne i cały czas takie, można powiedzieć, ewoluujące. I to jest coś, co też nas, wychowawców, instruktorów motywuje i dzięki temu nie popadamy w rutynę, bo zawsze trzeba wymyślać nowe metody. Pomimo tego, że tak naprawdę pielęgnujemy naszą piękną polską tradycję, a myślę, że też chyba dobrą okazją będzie samo kolędowanie, bo jak się popatrzy na orszak z boku, no to faktycznie może ktoś z Państwa ma taki niedosyt tych kolęd, jeszcze nie może się doczekać tego, co będzie się działo właśnie podczas tych świąt Bożego Narodzenia. W takim razie myślę też zapraszamy do tego, żeby wspólnie iść przez miasto i też pokazać, jak w piękny sposób można krzewić wiarę chrześcijańską, jakie jeszcze ciekawe akcenty, na które możemy liczyć, zanim też zachęcimy samych wrocławian do tego, żeby już teraz chyba w domowych warunkach przygotowywali się właśnie na ten orszak. Jak najbardziej. Myślę, że w tym roku także element wrocławskiego latarnika to jest coś nowego. To jest też odniesienie do Jezusa, Pana, tego światła, które przychodzi, które ma nam wskazywać drogę i także ten symbol będzie nowy. No to jeśli latarnik wrocławski, to z pewnością Ostrów Tumski, to też miły akcent, gdybyśmy chcieli faktycznie pokazać, że można tak przenieść tą naszą wrocławską tradycję właśnie w tym kierunku. Chciałem jeszcze w takim razie podpytać o
motyw związany z celem takim stricte charytatywnym, bo oczywiście myślimy w tym szczególnym czasie Świąt Bożego Narodzenia o tym drugim człowieku, o tej wspólnocie, o której dziś pokrótce rozmawiamy, zapraszając wszystkich na to wyjątkowe wydarzenie, czyli Orszak Trzech Króli we Wrocławiu, ale przy okazji również wpisujecie się Państwo w akcję Dar Mędrców, prowadzoną właśnie z wrocławskim Caritas. Też ważny moment, myślę, żeby o tym pamiętać po prostu podczas tego dnia. Oczywiście. Chodzi generalnie o to, że warto ludziom dawać możliwości do pomagania, czy poprzez właśnie takie akcje, bo często ludzie, nawet kiedy chcieliby pomóc, nie wiedzą, do kogo się zwrócić albo czy gdzie oddać te różne przedmioty komuś potrzebne, czy gdzie na przykład wpłacić pieniądze, i myślę, że w trakcie orszaku orszak włącza się w takie akcje. Ta akurat ma na celu odnowienie jadłodajni dla bezdomnych, żeby jakby wykorzystać chęć ludzi, którzy się tam na pewno pojawią na orszaku, i dać im możliwość, oczywiście wszystko tylko przy udziale dobrej woli. To tak pokrótce powiedzieliśmy również o tych stałych punktach, trochę o nowościach, za co również dziękuję. Korony i śpiewniki, to też stały akcent tradycyjny. Będą w tym roku czy nie będą? Udało się przygotować? Prace trwają? Oczywiście, że będą. Z roku na rok musimy ich przygotowywać coraz więcej i dla nas to jest oczywiście świetna wiadomość. To jest bardzo, bardzo pozytywna informacja zawsze, że musimy być gotowi na większe zainteresowanie. I to jest zadanie, które jest najpopularniejsze, myślę, wśród młodszych harcerzy. Oni najczęściej to robią. Kiedy zaczynaliśmy w ogóle włączać się w organizację orszaku jako drużyna, moja drużyna Bukowina, to właśnie to było podstawowe zadanie, od którego zaczynaliśmy, czyli rozdawanie tych koron śpiewników. Bo młodzi chłopcy, jeśli dostaną zadanie bardzo skonkretyzowane, sprecyzowane i jeszcze w odpowiedni sposób przekazany, taki motywujący, wtedy są nie do zastąpienia. Myślę, no tak, że bo tego w tysiące idzie, jak to tak, by się policzyło. Myślę, że taki obraz właśnie małych harcerzy biegających z tymi koronami i z uśmiechem dających je każdemu, kto jest w ogóle po drodze. Może niekoniecznie nawet przyszedł na orszak, ale myślę, że to bardzo pomaga i stało się już jakimś takim charakterystycznym elementem tego naszego wrocławskiego orszaku. Zatem 6 dzień stycznia, punktualnie o godzinie 12:30, Ostrów Tumski, a bardziej dokładnie przy Archikatedrze. Stamtąd tak. Cały orszak wyrusza w stronę rynku. Już teraz również serdecznie zapraszamy. Całe wydarzenie, oczywiście i wstęp bezpłatny, łącznie z koncertami i z tym wszystkim, co rok w rok organizatorzy przygotowują. Panie Adamie, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studio, a także za to zaproszenie na 6 dnia stycznia. Pan Adam Garnecki, koordynator zadań harcerzy we wspomnianym Orszaku Trzech Króli organizowanym w Archidiecezji Wrocławskiej, był moim i Państwa gościem w dzisiejszej rozmowie dnia Echo 24. Raz jeszcze dziękujemy. Dziękuję bardzo. To wszystko na teraz. Do zobaczenia.